dobry. Witam Państwa, jak zwykle serdecznie, w programie o książkach Ewa Poleca. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa trzy bardzo ciekawe książki, które przeczytałam ostatnio, ale niestety nie znajdziecie jeszcze ich Państwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ponieważ jeszcze mamy chwilowe braki środków na zakupy. Czekamy na pieniądze od Pana Ministra, które troszeczkę się opóźniają, ale wkrótce, być może za jakiś czas, za miesiąc, za dwa będą. Tymczasem polecam Państwu zakupy, bo to są książki dla koneserów, tych, którzy znają się i na literaturze polskiej i jest ona dla nich właśnie inspirująca i po prostu lubią czytać i lubią bohaterów, o których te książki dzisiejsze mówią. A są to dwie takie publikacje, niezwykle ważne moim zdaniem dla literatury polskiej. Książka Piotra Derlatki o Agnieszce Osieckiej, Zdradziecka Agnieszka Osiecka oraz Agaty Tuszyńskiej, która już wielokroć zasłynęła z biografii o wybitnych literatach, Narzeczona Szulca. Zacznę może najpierw od Agnieszki Osieckiej. Sam tytuł już mówi za siebie. Zdradziecka Agnieszka Osiecka. Zdradziecka, ponieważ ona bardzo łatwo nawiązywała przyjaźnie i łatwo zdradzała swoich przyjaciół, ale może nie tylko. Autor tej książki to bardzo młody publicysta, historyk literatury, Piotr Derlatka, rocznik 1978. Jestem pełna podziwu dla jego warsztatu pisarskiego i dlatego, co zrobił właśnie w tej publikacji. Połączył biografię Agnieszki Osieckiej, a tak bardzo już o niej dużo napisano, szczególnie w ostatnich latach, połączył jej biografię z jej twórczością. Może Państwo nie wiecie, ale napisała wiele tekstów prozatorskich, choćby Rozmowy w tańcu, choćby Biała bluzka. I te swoje wspaniałe poezje, wiersze, które stały się piosenkami śpiewanymi przez całą Polskę. Do tej pory twórcy, naprawdę wspaniali pieśniarze, piosenkarze wykonują jej teksty. Przypomnę chociażby Okularników czy Kochankowie z ulicy Kamiennej. Wydawałoby się, że ta łatwość jej pisania to jest to takie błahe, takie rymowanki. Sama o sobie mówiła, że jest poetessą, ale nic mylnego. To naprawdę wspaniała poetka, poetka piosenki i te treści, które Osiecka zawarła w tych swoich tekstach, Piotr Derlatka połączył z jej biografią, z jej życiem rodzinnym, z życiem od najmłodszego dzieciństwa i uważam, że jest tu wiele bardzo, bardzo cennych, wzruszających, że tak powiem, momentów i dotarcia do historii życia Agnieszki Osieckiej. Sama mówiła o sobie, że od serca do papieru jest bardzo krótka droga i wszystko, co pisze, jest o mnie. Banał, ale tak to jest. Nawet kiedy piszę o 10-letnim chłopczyku, to tym chłopczykiem też jestem ja. Tak się zwierzała w Rozmowach w tańcu. U mnie ogromnie blisko jest od serca do papieru. Kiedy jako prawie dorosła już kobieta zaczęłam pisać wiersze i piosenki, nie byłam w stanie stworzyć czegoś w rodzaju fikcji czy półfikcji. Każdy z tych tekstów był leciutko tylko zaszyfrowanym listem czy zwierzeniem, czy wręcz ankietą osobistą, dodawała. W wierszu Spotkanie autorskie mówiła o tym wprost. Czy pani tak to wszystko pisze z życia? Z życia. A łatwo się pani pisze? Łatwo. A łatwo się pani żyje? I zostawmy to pytanie, czy łatwo się żyje Osieckiej, bo żyło jej się niezwykle trudno z takim bagażem, który otrzymała z domu, od swoich rodziców, ojca Wiktora Osiatyńskiego, muzyka, oraz matki, ale ta historia, którą tutaj Państwo przeczytacie, jest niezwykle wzruszająca, warta przeczytania. I właśnie to życie w domu rodzinnym ukształtowało jej taką niezwykłą niezdolność do zachowywania wierności czy przyjaciołom oraz również zdobywania mężczyzn, mężów i porzucania ich. Bo w tej książce również Państwo znajdziecie wiele wspaniałych historii. Osiecka była żoną Wojtka Frykowskiego krótko,
była żoną Daniela Passenta, przyjaźniła się, czy miała wiele romansów z wieloma wspaniałymi twórcami, między innymi również zawróciła w głowie wspaniałemu Giedroyciowi, autorowi paryskiej kultury. Miał wtedy lat 51, ona 22. Wiele tropów i wątków biograficznych Państwo w tej książce sobie możecie znaleźć i jakby od nowa przeczytać, zrozumieć. Polecam, książka niezwykle wzruszająca dla mnie bardzo, ponieważ jednym z pierwszych książeczek, które sobie kupiłam jako licealistka, był tomik wierszy Agnieszki Osieckiej w granatowym opakowaniu zatytułowanym Imionnik z kwiatkiem. To tyle może o Osieckiej, a teraz przechodzę do drugiej, bardzo, bardzo ważnej, uważam, publikacji dla historii literatury polskiej, książka Agaty Tuszyńskiej, Narzeczona Szulca. O narzeczonej Szulca niewiele wiedzieliśmy przez całe lata po wojnie. Ukrywała się za pseudonimem, a właściwie za krótką literką J. Sam autor mówił o niej jako Juna, od greckiej Junony, a była to Józefina Szelińska. Jeden tylko wpis do sklepów cynamonowych był zawarty w wydaniu właśnie książki, gdzie autor Brunon Szulc zadedykował ją swojej narzeczonej Józefinie Szelińskiej. Może ci, co znają historię literatury, co rozumieją, kim był dla niej Bruno Szulc, a właściwie w tym okresie powojennym, kiedy zdobył cały świat, jest wydawany na całym świecie, rozumieją, jaka to była niesamowita strata i historia związana z Brunonem Szulcem, który mieszkał i żył w Drohobyczu i tam zginął, tak jak wielu, wielu właśnie z jego wojennego pokolenia i żydowskich mieszkańców tego miasta. Zginął strasznie, po prostu niemiecki gestapowiec w jakiejś łapance na ulicy. Nawet gdyby złapał Mesjasza, to pewno też by go tak okrutnie zabił, a co dopiero polskiego autora, który wyglądał jak mały, mizerny dla niego Żydek. Józefina Szelińska była wspaniałą muzą tego pisarza, chociaż ukrywała to w całym okresie powojennym, ale to była wspaniała kobieta. Zrobiła doktorat we Lwowie u profesora Juliusza Kleinera, doktorat z języka polskiego, była polonistką, pracowała tak jak Szulc w gimnazjum w Drohobyczu. Dzieje jej losy były dosyć smutne. Po raz pierwszy targnęła się na życie, kiedy w 1937 roku Szulc jakby zrezygnował z poślubienia Szelińskiej. To była jej taka pierwsza historia, a zakończyła swoje życie samobójstwem. W okresie powojennym wyjechała do Gdańska, mieszkała, ukrywała przed całym światem i przed najbliższymi współpracownikami właśnie tę historię ze swego życia, to narzeczeństwo z tym wspaniałym, wybitnym pisarzem. Ba, mało tego, Szelińska była tłumaczem, pierwszym polskim tłumaczem procesu Kafki, pod którym tłumaczeniem podpisał się Szulca, więc jest tu wiele takich zagadek z życia obojga. Szelińska była dyrektorką Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i tutaj właściwie ukrywała się, kultywując przez całe swoje życie, ale jakby bała się tutaj przyznać do tych relacji. Odkrył dopiero jej i zachęcił do ujawnienia swych właśnie koneksji czy powiązań z Szulcem Jerzy Ficowski, kiedy ogłosił w prasie, że szuka pamiątek po Bruno Szulcu, ale tak się złożyło, że to było przerwane, ponieważ Ficowski w tym czasie musiał się też ukrywać i jak Państwo, czy niektórzy z Państwa znają, wędrował z taborem cygańskim i miał ten epizod w życiu, że przez kilka lat musiał ukrywać się przez bezpieką.
i wtedy w tym taborze odkrył papuszę. To przerwało te badania nad Schulzem. Wiele pamiątek po Schulzu zaginęło. U właśnie pani Józefiny były portrety przez niego malowane, portrety malowane przez Witkacego, ale do tej pory spadkobiercy, daleka rodzina z Warszawy nie chcą udostępniać tych pamiątek nawet na wystawy. Autorka ma jednak nadzieję, że ta historia będzie rozwojowa, że jeszcze odkryjemy właśnie te zaginione listy Schulza do Szelińskiej, ponad 200 takich listów, które prawdopodobnie spłonęły w domu rodzinnym, gdzie ukryła je Szelińska, w Janowie Lwowskim, dzisiejszy Iwano-Frankow na Ukrainie. Pani Agata Tuszyńska szukała, wędrowała tym śladem. Niestety nic tam już nie ma, nie ma tego domu. Prawdopodobnie spłonął w czasie wojny. Kobieta bardzo skromna, niezwykle wykształcona, ceniona przez współpracowników przez całą swoją pracę. Ona była organizatorką tej biblioteki. W 91 roku, kiedy już miała 80 parę lat, kiedy była już niesamodzielna, wzięła tabletki, postanowiła po cichu odejść, żeby nikomu nie sprawić kłopotu. I taka była przez całe życie. Nikomu nie chciała sprawić kłopotu. Skazała się sama na taką niepamięć. I teraz Agata Tuszyńska z tych okruchów ludzkiej pamięci, z tych listów, które wdowa po Jerzym Wicowskim przekazała Agacie Tuszyńskiej jako znanej, już renomowanej pisarki, przecież tak wspaniale napisała o Wierze Gran, czy o Zingerze, czy o Krzywickiej, wydała wiele takich ciekawych biografii, postanowiła, zaufała jej, przekazała jej te listy Wicowskiego do Józefiny Szelińskiej i dzięki temu powstała ta książka właśnie z okruchów pamięci, z tego co prawdopodobne, co swoją pisarską intuicją mogła odkryć i właśnie z tych niewielu relacji. Ale autorka ma nadzieję, że jeszcze gdzieś znajdą się te listy, gdzie jeszcze wypłyną. No i co najważniejsze, do tej pory poszukujemy Mesjasza, książki, którą napisał Schulz, a którą się chwalił w okresie przedwojennym, że jest właśnie w opracowaniu, że pisze i która zaginęła. O takich wspaniałych wątkach możecie też Państwo porozmawiać z naszym kolegą, Zbyszkiem Milczarkiem, który w Tomaszowie jest naprawdę wybitnym szulcologiem. O Schulzu wie wszystko lub prawie wszystko i dlatego też zachęcam Państwa do przeczytania tej książki, która równie jak ta o Agnieszce Osieckiej, nie żyjącej już, jak i o tej cudownej kobiecie Józefinie Szelińskiej, naprawdę jest pełna wzruszeń, pełna właśnie ludzkiej historii. I na zakończenie jeszcze jedna publikacja. Chciałabym Państwa zachęcić do przeczytania takiej małej książeczki Wojciecha Piotra Kwiatka, Akrobaci i kuglarze. Jest to, jak mówi podtytuł, fotoplastikon polityczny z rysunkami Antoniego Chodorowskiego. A może dlatego przewrotnie, że właśnie mieliśmy rocznicę Solidarności, niedawno była rocznica Okrągłego Stołu w Magdalence, a autor jest wybitnym dziennikarzem, jednocześnie wiceprezesem Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To jest po prostu inne spojrzenie i na Magdalenkę, i właściwie ta książka jest wznowieniem. Ona powstała 20 lat temu, ale czyta się świetnie. Jest to taka historia trochę prześmiewcza, bo tutaj autor prezentuje wątek daleko odbiegający od ogólnie przyjętego, że Okrągły Stół był tym wybawieniem. Rysunki Chodorowskiego są wspaniałe. Tu Państwo macie wszystkich architektów Okrągłego Stołu. No nie tylko, są różne inne. O, proszę bardzo, Wałęsa podpisujący olbrzymim długopisem porozumienie sierpniowe. Zachęcam do przeczytania. Można powiedzieć, że to jest satyra. Satyra polityczna. Oczywiście, tak jak powiedziałam, książek tych należy szukać w księgarniach lub w internecie, ale niebawem dla Państwa postaramy się je
zakupić. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.